Jeszcze niedawno uczniowie mieli ogromne obawy, co przyniesie im egzamin maturalny. Po jego zdaniu przyszedł czas na podjęcie z pewnością jednej z najtrudniejszych życiowych decyzji, co zamierzam studiować i kim będę w przyszłości. W tym roku w przypadku Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach liczba studentów będzie naprawdę duża. W tym roku akademickim mniej więcej będzie 12 tysięcy nowych studentów. Pole manewru jest bardzo szerokie. Obecnie na uczelniach zarówno państwowych, jak i prywatnych na uczniów czeka ogromny wachlarz kierunków, począwszy od tych najbardziej popularnych jak prawo czy medycyna, po bardziej egzotyczne jak na przykład ekonofizyka, doradztwo filozoficzne i coaching, czy filologia angielska ze specjalizacją tłumaczeniową z językiem chińskim. Co ciekawe, właśnie te egzotyczne kierunki są bardzo oblegane przez kandydatów w tym roku. Przodują takie kierunki jak na przykład filologia angielska ze specjalnością tłumaczeniową z językiem chińskim. Jest to kierunek naprawdę unikatowy, będzie otwarta tylko jedna grupa, w związku z tym naprawdę tutaj chętnych było bardzo dużo i ta liczba jest bardzo wygórowana, jest to prawie 16 osób na jedno miejsce. Następnie filologia angielska również ze specjalnością tłumaczeniową, natomiast z językiem japońskim. Oczywiście reżyseria, realizacja obrazu telewizyjnego, filmowego oraz fotografia również znajduje się bardzo wysoko. Wybór jest na tyle duży, że można dostać zawrotu głowy. Mimo ogromnych możliwości wyboru, kandydaci na studia nadal ubiegają się o zakwalifikowanie na kierunki, które są bardzo popularne, a duża liczba ich absolwentów zalewa co roku rynek pracy. W roku akademickim 2012-2013 w Uniwersytecie Śląskim w naszej ofercie oferowaliśmy kandydatom aż 53 kierunki studiów i prawie 160 specjalności. Tradycyjnie największym zainteresowaniem cieszyły się takie kierunki jak prawo, na które zapisało się aż ponad 1200 kandydatów. Następnie była psychologia, oczywiście pedagogika. Bardzo dużym pozytywnym zaskoczeniem było ogromne zainteresowanie naszą nowością edukacyjną, którą jest dziennikarstwo i komunikacja społeczna, która rusza właśnie od października tutaj na Wydziale Nauk Społecznych. Prawie 600 osób zapisało się na ten kierunek. Ogółem w systemie internetowej rejestracji kandydatów znalazło się prawie 23 tysiące zapisów na studia w naszej uczelni. Dr Aleksander Wolski, socjolog, zwraca uwagę, że jest to tak zwany owczy pęd. Dla kandydatów te kierunki wydają się bardzo atrakcyjne. Problemem jest to słowo, które pan poruszył na końcu, czyli świadomość, a właściwie brak świadomości. Nie zgodziłbym się czasem z tym, że mają świadomość, czasem brak tej świadomości. Dlaczego kierunki oblegane? Bardzo często wydaje się, że tam, gdzie wszyscy idą, to jest ten właściwy kierunek. Owczy pęd, prawda? W tym momencie mówiąc bez ogródek. Ale w samym tym owczym pędzie i pójściu tam, gdzie wszyscy, gdzie dużo osób idzie, gdzie jest, nie wiem, 10-15 osób na jedno miejsce, nie ma nic złego. Natomiast problem jest w tym, kiedy ludziom brak świadomości. Brak świadomości i odpowiedzenia sobie na pytanie, a właściwie do czego ja się nadaję. Nieustannie od wielu lat najbardziej obleganymi kierunkami na uczelniach są te stricte humanistyczne. Szczególną popularnością cieszą się m.in. administracja, stosunki międzynarodowe, politologia czy prawo. W tym roku rzeczywiście tradycyjnie kierunki humanistyczne cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Kierunki ścisłe niestety mają to do siebie, że maturzyści chyba boją się podjęcia studiów, obawiają się takich przedmiotów jak matematyka czy fizyka. Natomiast my w Uniwersytecie Śląskim oferujemy szereg zajęć dodatkowych, zajęć wyrównawczych, żeby każdy miał szansę podjąć studia na właśnie tych kierunkach. Niestety często młodzi ludzie myślą, że samo ukończenie studiów zagwarantuje im pracę, a niestety tak po prostu nie jest. Ludzie bardzo często w ten sposób myślą, że coś zostanie załatwione na zewnątrz, za nich. Czyli jak ktoś skończy, załóżmy, nie wiem, powiem bardzo szablonowo, kierunek prawniczy, skończy prawo albo medycynę, to jest ustawiony. Guzik, prawda, jak się do tego nie nadajesz, to i tak nie będziesz ustawiony, bo po prostu się nie nadajesz i tyle. Może ktoś skończyć kierunek bardzo mało oblegany, ale akurat w tym się odnajdzie i znajdzie tam swoją niszę. Wiara w łatwe znalezienie pracy po studiach to nie jedyna bolączka. Doktor Wolski zwraca uwagę, że młodzi ludzie wybierają się na studia, nie zwracając w zasadzie uwagi na to, jaki to kierunek i czy te studia sprawią im satysfakcję, a co więcej, w przyszłości będą chcieli pracować w tym zawodzie. Problem polega na właśnie braku świadomości tego, że ludzie bardzo często sami nie wiedzą, czego chcą, nie wiedzą, do czego się nadają, jak mogą wykorzystać swoje zdolności, a bardzo często nie wiedzą w ogóle, czy oni mają jakieś zdolności. Tego brakuje bardzo często we współczesnym systemie edukacyjnym na poziomie tym gimnazjalnym i liceum.
Studenci kończą uczelnię i wtedy pojawia się prawdziwy problem. Często mimo ukończenia dobrej, renomowanej uczelni mają problem ze znalezieniem pracy. O tym, że mamy za dużo humanistów, a za mało osób z wykształceniem technicznym, wiadomo nie od dziś. Tę tezę potwierdza rynek pracy. Jeżeli chodzi o nasze województwo, to mamy czwarte miejsce pod względem ilości osób studiujących, czwarte miejsce w kraju i też trzecie miejsce pod względem ilości absolwentów. Także tych absolwentów w naszym województwie jest naprawdę dużo. No i co roku sytuacja się powtarza. Około 2,5 tysiąca mamy takich osób, które właśnie ukończyły szkołę i nie mogą znaleźć zatrudnienia. Najczęściej te kierunki, po których nie można znaleźć pracy, pokrywają się z tymi najczęściej wybieranymi, czyli mamy do czynienia z zarządzaniem, naukami społecznymi, poza tym pedagogika i filologia. Te osoby, ci absolwenci, no, mają duży problem ze znalezieniem zatrudnienia, aczkolwiek no, jest taką dobrą tendencją, że jeżeli już to wykształcenie wyższe posiadają ci bezrobotni, to oni dosyć szybko z tych rejestrów bezrobotnych umykają, ponieważ gdzieś to zatrudnienie znajdują. Albo się przekwalifikują, zdobędą nowe kwalifikacje, szkolenie zrobią, ewentualnie no, troszeczkę zaniżają swoje wymagania względem pracodawców i otrzymują zatrudnienie. Niestety w naszym kraju przyjęło się, że każdy musi posiadać wykształcenie wyższe. To niestety nie jest prawda. Rynek pracy cierpi obecnie na niedobór m.in. fachowców po szkołach zawodowych. Nasze województwo jest specyficzne, ponieważ no, głównie opiera się na przemyśle. W związku z tym no, pracodawcy przede wszystkim premiują te zawody związane z przemysłem na każdym poziomie, także na poziomie właśnie wykształcenia średniego, czyli stawiają na techników mechaników, operatorów maszyn. Także to są głównie premiowane zawody w naszym województwie, ale również, co ciekawe, też są poszukiwani specjaliści po szkołach zawodowych, których mamy w naszym województwie dosyć mało. Podkreślmy, że nie zawsze to, co jest teraz dobre, będzie takie w przyszłości. Pan zwrócił uwagę, rynek nieruchomości wydawało się wcześniej, przed wielkim kryzysem związanym z nieruchomościami, że to jest świetna perspektywa, świetna praca. Pięknie tylko założyć agencję nieruchomości, prawda? Teraz te agencje padają. Podobnie z agencjami turystycznymi. Kto się spodziewał, że będzie taki spadek i bankructwo tych agencji w zeszłe wakacje, jak w te? I tak samo jest ze studiami. Warto zwrócić uwagę, że nie zawsze kierunek, który wydaje się przyszłościowy, zagwarantuje nam pracę. Trendy zmieniają się bardzo szybko. I tak to, co teraz jest na topie, za 5 lat może być w ogóle nieprzydatne. Ten rzeczywisty obraz rynku pracy może być na tu i teraz. Natomiast dzisiaj nie ma takiego proroka, który powie człowiekowi, który w tej chwili idzie na studia, że powiedzmy za 5 lat coś tam. Nie, za 5 lat może być, dynamika jest tak duża, że za 5 lat może się wszystko tak zmienić, że niby ciekawy kierunek, dobry, który dawał w danym momencie, w 2012 daje jakąś perspektywę w tym momencie. W 2018 może tej perspektywy nie dawać. Taka jest dzisiaj dynamika rynku. Niestety nasze województwo ma bardzo wysokie bezrobocie. Na szczęście pojawia się małe światełko w tunelu, bowiem od pewnego czasu notujemy jego mały spadek. Z roku na rok no, trudno to porównywać. Oczywiście ten rok też jest specyficzny. Mamy moment takiego przestoju gospodarczego, o czym wszyscy mówią. Skoro sytuacja jest taka w Europie, to również u nas się to przekłada realnie. Natomiast no, do tej pory notujemy spadek bezrobocia. W tej sytuacji mamy w stosunku do ostatnich miesięcy o 1,5 tysiąca osób. Stopa bezrobocia sięga 10-21, więc no mamy zawsze to trzecie miejsce w kraju po województwie wielkopolskim, po Wielkopolsce i po województwie mazowieckim. Na co więc powinni zwracać uwagę przyszli studenci? Świadomość swoich zdolności, swoich umiejętności i tutaj mi nie chodzi o to, czy ktoś ma piątki z danego przedmiotu, czy nie. Bo można mieć piątki z góry na dół, bo się na dany moment człowiek nauczył, ale tak naprawdę no, nie czuje się w niczym dobrze. Też tak bywa, to jest paradoks, ale może tak być. Natomiast szczerze sobie odpowiedzieć na pytanie, w jakim środowisku się widzę z ludźmi, więcej tych ludzi, mniej, lubię tą pracę, nie lubię. Czyli w jakim środowisku, tu mamy pewien ogół i później schodzić takim lejkiem do szczegółu. Czyli w jakim środowisku się widzę i jakie mam zdolności do tego środowiska i tak sobie zawężać i w ten sposób odnaleźć swoje miejsce. Tylko tak jak mówię, to nie będzie miejsce stuprocentowe. Pamiętajmy więc, żeby wybierać taki kierunek studiów, który sprawi nam przyjemność, a zarazem po jego ukończeniu będziemy mogli bez większych problemów pracować w zawodzie.